Chciałbym Państwu opowiedzieć o odkrywaniu nowych leków. Czy to jest przypadek, czy też racjonalne działanie? Ludzie odkrywali nowe leki zupełnie przypadkowo od tysięcy lat i oczywiście, nie znając struktury, odkrywanie to było przypadkowe. Dopiero kiedy poznano budowę leków, starano się znaleźć jakiś sposób na to, żeby leki były doskonalsze i dopiero od tego momentu możemy mówić o racjonalnym działaniu. Oczywiście najbardziej spektakularnym odkryciem przypadkowym, dokonanym przypadkowo, jest odkrycie penicyliny przez Aleksandra Fleminga. Było to w 1928 roku. Fleming zauważył, że w otoczeniu pleśni, która pojawiła się przypadkowo na jego pożywce z bakteriami, następuje zabijanie zarazku. Proszę zauważyć, dookoła pleśni, tej białej plamki, bakterie giną. Otóż tym związkiem okazała się penicylina, czyli naturalnie występujący antybiotyk. Wszyscy nie lubimy antybiotyków, znamy ich skutki działania, ale to pierwsze odkrycie było bardzo interesujące, ponieważ pokazało nam nową drogę, dzięki którym możemy walczyć z bakteriami. Od odkrycia do zastosowania była bardzo długa droga, ponieważ struktura związku penicyliny jest bardzo skomplikowana. W 1928 roku nie znano żadnych metod, żadnych takich poważnych metod, które by pozwoliły nam na znalezienie struktury w łatwy sposób. Drugim problemem było wyizolowanie w czystej postaci tej penicyliny. Na to trzeba było czekać około 20 lat. Obecnie systematycznie przeszukuje się świat zwierząt i roślin po to, żeby otrzymać związki, które być może nie będą idealnie pasowały do naszych celów molekularnych w naszym organizmie, ale które przynajmniej będą służyły jako źródło tzw. związków wiodących, dzięki którym po pewnych modyfikacjach możemy otrzymać związki, ligandy naszych receptorów w organizmie. Na pierwszym rysunku widzą Państwo strukturę benzylpenicyliny. Jest to właśnie ten antybiotyk odkryty przez Aleksandra Fleminga. I proszę zobaczyć, jak bardzo skomplikowana jest ta struktura i rzeczywiście ile czasu musiało upłynąć badaczom w latach 20. XX wieku, aby tą strukturę otrzymać. Ta struktura posłużyła jako związek wiodący do otrzymywania lepszych antybiotyków. Dlatego, że penicylina jest bardzo nietrwała, w związku z tym nie można jej podawać doustnie. Wszyscy, może nie wszyscy wiedzą, jak się podaje penicylinę, podaje się ją w zastrzykach. Przez drobne modyfikacje struktury, w tym przypadku dodanie grupy NH2, otrzymano ampicylinę, która okazała się środkiem, który można podawać doustnie. Przez jeszcze inną modyfikację, proszę zobaczyć, również pojedyncza grupa funkcyjna, otrzymano jeszcze lepszy antybiotyk, lepszy w tym sensie, że można podawać go rzadziej i w mniejszym stężeniu. A więc jest to antybiotyk bardziej efektywny. Przy zachowaniu struktury, tej reszty struktury widocznej po prawej stronie, zupełnie takiej samej. I właśnie ta struktura po prawej stronie odpowiada za związanie się z enzymem bakterii i likwidację bakterii. Natomiast struktura po prawej stronie jest odpowiedzialna za trwałość części prawej. Takich substancji jest znacznie więcej. Niektóre były odkrywane już kilka tysięcy lat temu, jak na przykład morfina, której strukturę widzą Państwo po stronie prawej. Ta struktura jest również bardzo skomplikowana. Morfina była stosowana jako środek przeciwbólowy już w starożytnym Egipcie i jest stosowana w dalszym ciągu obecnie. Ma kilka właściwości, które nie posiadają żadne naturalne środki obecnie stosowane. Innym środkiem otrzymywanym również naturalnie z kory drzewa chinowego jest chinina. Jest to środek przeciwmalaryczny. Kwas salicylowy z kory drzewa salicylowego. Jego modyfikacja to oczywiście wszystkim znana aspiryna. Natomiast kwasu salicylowego nikomu nie polecam, ponieważ uszkadza błony żołądka i powoduje krwawienie. Kurara czy atropina. Są to środki zwiotczające mięśnie,
Wydawać by się mogło, po co nam środki zwiotczające mięśnie. Kurara zwiotcza mięśnie szkieletowe, natomiast atropina mięśnie gładkie, ale środki te są stosowane przy niektórych operacjach chirurgicznych i są wręcz niezbędne do tego, żeby pacjent mógł przeżyć. Kokaina jest to oczywiście bardzo niebezpieczny środek, ale jeśli użyjemy go jako środka wiodącego do stworzenia różnych modyfikacji, możemy otrzymać środki miejscowo znieczulające. Kumaryna odkryta w zgniłym sianie, także proszę sobie wyobrazić, że bardzo różne miejsca badano, służy jako antykoagulant. Kumaryna jest mieszaniną różnych związków, kilkudziesięciu różnych związków i te związki również posłużyły jako środki wiodące do otrzymywania pewnych modyfikacji, które były jeszcze bardziej aktywne. Jak badamy zależności struktura-aktywność? Związki, które Państwu pokazywałem poprzednio, miały bardzo skomplikowaną strukturę. I teraz jest pytanie, czy cała ta struktura jest niezbędna dla aktywności? Otóż posługujemy się pewnym schematem, który już używano w średniowieczu. Wyobraźmy sobie takiego rycerza. Jest to rycerz z okrągłego stołu. Nazwijmy go Sir Dragalot. Przybywa na miejsce, gdzie pojawił się smok. Słyszymy jego ryk w lesie. Sir Dragalot wchodzi do akcji i zwycięża tego smoka. Przybywa do swojej księżniczki, ale cóż, kiedy odmawia nam podania, jakim orężem pokonał tego smoka? Wtedy jedyne, co możemy zrobić, to pozbawić go części tego oręża, w naszym przypadku grup funkcyjnych, i wysłać go, żeby jeszcze raz powalczył z tym smokiem. Zobaczymy, czy tym razem sobie poradzi. I ten schemat właściwie w niezmienionej postaci stosujemy po dzień dzisiejszy do projektowania leków. Spójrzmy na lewą stronę tego rysunku. To jest struktura morfiny, substancja naturalna. Natomiast czarnym kolorem oznaczono, czyli grubszą linią oznaczono te części, które są niezbędne dla aktywności. Proszę zobaczyć, że jest ich mniej niż połowę. W związku z tym, jeśli chcemy otrzymać podobnie działający związek, nie musimy syntezować całości tej struktury. Możemy zrobić to z częścią. Po prawej stronie jest nałożona ta część aktywna morfiny z inną substancją naturalną. Jest to pięciopeptyd, którego struktura jest podana na dole. Zaczyna się od tyrozyny, kończy metioniną i jest to również substancja naturalna. Przy czym jest to substancja wytwarzana przez nasze własne organizmy. Jest ona ligandem tzw. receptorów opioidowych. Nazwa pochodzi stąd, że receptory te reagują na wyciąg z opium, w tym m.in. na morfinę. Dopiero później odkryto ligandy, w tym przypadku enkefaliny, pięciopeptydy, i okazało się, że pewne elementy strukturalne obu tych związków naturalnych bardzo do siebie pasują. Przy czym, jak widzimy, ten pięciopeptyd jest dużo większy niż struktura części aktywnej morfiny i zawiera pewne elementy, które okazały się oddziaływać również z receptorem. W tym przypadku jest to dodatkowy pierścień benzenowy, który powoduje wzrost aktywności. A więc ta enkefalina ma większą aktywność niż morfina. Proszę sobie wyobrazić, jest wytwarzana w naszych własnych organizmach. Reaguje na stres. W stresie nie czujemy bólu. Rola efektów ubocznych w stosowanych lekach jest również bardzo istotna do tego, żeby otrzymać związki wiodące. Badano pewne efekty uboczne leku, którego stosowano w chorobie wieńcowej w pewnym angielskim szpitalu i otrzymano bardzo dziwny efekt uboczny, że pacjenci, widząc pielęgniarkę, przewracali się na brzuchy. Okazało się po tygodniu, że mieli wzwód. I taki był początek słynnej Viagry. Oczywiście po pewnych modyfikacjach. Dlatego, że ten efekt uboczny należało wzmocnić, natomiast efekt przeciwko chorobie wieńcowej zniwelować. W innym szpitalu badano z kolei lek przeciw nadciśnieniu
i pacjentom, którzy przyjmowali ten lek, zaczęły wyrastać włosy. W związku z tym zmodyfikowano ten lek i powstał minoxidil, środek na porost włosów. Z tym, że nie polecam go, ponieważ jest oparty na steroidach. W tym przypadku również musiano tą aktywność uboczną zwiększyć. Talidomid. Znamy jego straszne efekty, dlatego że stosujące go kobiety w ciąży rodziły zdeformowane płody, ale okazuje się, że ten związek może być z powodzeniem stosowany obecnie w zagłodzeniu nowotworu. Poznano jego działanie, okazało się, że związek ten powoduje to, że naczynia krwionośne przestają rosnąć, ale ten efekt jest bardzo istotny w przypadku niewrastania naczyń krwionośnych w tkankę nowotworową. Wtedy nowotwór nie ma możliwości odżywiania się i ginie. Dawne antybiotyki powoli wracają do łask, dlatego że bakterie, które zdążyły się uodpornić na wszystkie możliwe antybiotyki, zapomniały, a właściwie te szczepy, które powstały na nowo, nie wiedzą nic na temat dawnych antybiotyków. W związku z tym szpitale mają teraz taką strategię, żeby co pewien czas wymieniać stosowane antybiotyki. Aspiryna. Wszyscy znamy jej działanie. Okazuje się, że tych działań jest coraz więcej. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, przeciwzawałowo także i antyrakowo. Możliwe, że jakieś nowe zastosowania czekają nas w przyszłości. Także nawet te leki, które doskonale znamy, potrafią nas zaskakiwać. Przykład innej substancji naturalnej, której użyto do projektowania leków, jest to do projektowania leku cimetydyny, również bardzo stara z naszego punktu widzenia, 1976 rok. Jest to histamina. Histamina działa uczuleniowo, ale działa na dwa typy receptorów. Receptor H1, to jest właśnie działanie alergiczne, i receptor H2. Służy na, właściwie powoduje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Histamina ma bardzo prostą strukturę, jak widać. Jest to substancja naturalna, wytwarzana przez nasze własne organizmy. W związku z tym nie może być podawana bezpośrednio, ponieważ nas bardzo uczuli. Projektowano ten lek w ciągu około 10 lat. Zaczęto od 1964 roku i podaje w skrócie jak gdyby takie progi, gdzie otrzymywano związki będące pochodnymi substancji końcowej. Mamy tutaj guanylhistaminę, jest to częściowy agonista H2, receptora H2. Mamy burimamid, antagonista, więc już lepiej, bo blokuje nasz receptor. Następnie metiamid, lek 10-krotnie bardziej aktywny. I wreszcie cimetydynę w 1976 roku, gdzie wyeliminowano toksyczność poprzednich związków. Jak więc widzimy, projektowanie leków nie jest wcale szybkie. Oczywiście komputery potrafią nam pomóc w tej dziedzinie, ale najbardziej korzystne będzie nasze myślenie, nasza znajomość struktury receptora i znajomość, jak poszczególne zmiany, modyfikacje mogą wpłynąć na aktywność tego związku. W jaki sposób staramy się projektować leki? Takim naturalnym rozgraniczeniem będzie znajomość bądź nieznajomość struktury receptora, a więc celu molekularnego w organizmie. Jeśli ten receptor jest nieznany i musimy bazować tylko na substancjach, które znaleźliśmy w przyrodzie, to wtedy jesteśmy w dużo gorszej sytuacji, ponieważ musimy zbudować model miejsc aktywnych liganda, tak zwany farmakofor, a więc które grupy funkcyjne będą niezbędne dla aktywności, tak jak widzieliśmy w przypadku morfiny, i gdzie te grupy są umieszczone. Mając taki farmakofor, przeszukujemy bazę danych, jest to tak zwany screening, przeszukujemy leki, które zostały wytworzone, tak jak na przykład w przypadku aspiryny znajdujemy nowe zastosowanie, a jeśli nic nie znajdziemy, szukamy wtedy nowych rozwiązań w metodach QSAR, czyli w metodach starających się znaleźć zależności między strukturą i aktywnością. Takimi metodami są na przykład pseudoreceptory czy pola molekularne.
Dużo lepiej jest, kiedy znamy cel molekularny tego leku w organizmie. Wtedy możemy dopasowywać ligandy do miejsca aktywnego receptora. Jest to dokowanie. Budujemy nowe ligandy w miejscu aktywnym receptora, budujemy od początku. Lub też możemy zastosować dynamikę kompleksu receptor-ligand. Zacznijmy od najprostszych metod, które stosowano już 50 lat temu. Jest to tak zwane równanie Hansza, które wiąże aktywność podawaną tutaj jako logarytm odwrotności stężenia efektywnego danego leku, a więc im mniejsze stężenie efektywne, tym aktywność jest większa, wiążące z pewnymi parametrami cząsteczki, takimi jak hydrofobowość, efekty elektronowe czy efekty steryczne. Jeśli mamy mało związków, mało ligandów, mało znalezionych leków, otrzymujemy linię prostą. Jeśli mamy więcej ligandów, otrzymujemy krzywą dzwonową, gdzie możemy wyznaczyć optymalne parametry tego równania. I przykładowo, te przykłady wybrane są w ten sposób, żeby pokazać zależności, które łatwo zobaczyć. Widzimy dla serii eterów używanych jako środki znieczulające. Mamy zależność aktywności tylko od jednego parametru, od hydrofobowości. Okazuje się, że hydrofobowość jest najbardziej istotna, dlatego że te środki muszą wniknąć do centralnego układu nerwowego, czyli muszą się przedostać przez barierę krew-mózg. I optimum wynosi 2,3. Dla przykładu, dla stosowanych dawniej środków znieczulających, eter etylowy 0,98, chloroform 1,97 i wreszcie halotan stosowany obecnie 2,3, czyli równy optymalnemu. Takie równania stosuje się nie tylko dla leków. Środek, który jest pokazany na dole, jest środkiem owadobójczym. Działa na acetylocholinesterazę owadów. I proszę zobaczyć, aktywność jest zależna nie od hydrofobowości, ale od parametrów elektronowych. Czy z tego coś możemy wywnioskować? Otóż tak, ten związek nie znajduje się w komórkach, a więc w tym przypadku środek owadobójczy nie musi wnikać do komórek, przechodzi przez błony komórkowe, które są hydrofobowe. W związku z tym hydrofobowość nie jest istotna. Takie równania stosujemy także do na przykład słodzików do kawy. Chcemy otrzymać substancję, która będzie bardziej słodka i stosujemy takie równania, żeby sprawdzić, które elementy struktury tych związków są odpowiedzialne za element słodkości w tych związkach. Takich deskryptorów jest oczywiście cała masa. Są to deskryptory strukturalne, termodynamiczne, elektronowe, czy wreszcie geometryczne, czy topologiczne. Ja nie zamierzam tutaj wyjaśniać znaczenia wszystkich deskryptorów. Stosowane obecnie programy robią to automatycznie. Obecnie stosowane są tabele mające setki różnych deskryptorów. Chciałbym tylko skupić się na metodach 3D QSAR. Jest to w tej chwili najbardziej zaawansowana metoda trójwymiarowa znalezienia zależności między strukturą i aktywnością, a więc już daleko odeszliśmy od początkowego równania Hansza. W naszej metodzie pól molekularnych umieszczamy nałożone na siebie struktury związków, o których sądzimy, że są lekami albo które mogą być lekami, w trójwymiarowej sieci. I w każdym węźle tej sieci umieszczamy tak zwaną sondę. Sonda to są pewne grupy funkcyjne, które oddziałują z naszymi związkami. Tą energię oddziaływania umieszczamy w tabeli dla każdej sondy, w każdym węźle sieci, a więc mamy kilka tysięcy różnych punktów. I staramy się znaleźć korelację tych wszystkich energii z aktywnościami, które są umieszczone w ostatniej kolumnie, zmierzone i umieszczone w tej tabeli. Oczywiście nie wszystkie punkty są równie istotne. Staramy się znaleźć metodami matematycznymi, które te punkty będą najbardziej opisywały nasze zależności typu struktura-aktywność. Z takich zależności możemy otrzymywać również mapy, a więc obszary, w których umieszczenie grupy funkcyjnej jest korzystne. W tym przypadku zielone oznaczają korzystne sterycznie, niebieskie korzystne elektrostatycznie i które są niekorzystne, a więc w tych obszarach przestrzeni nie możemy umieszczać żadnych grup funkcyjnych. W przypadku żółtym sterycznych, na przykład grupy metylowej, etylowej i czerwone
elektrostatycznie, na przykład grupa karboksylowa. Inną metodą, bardzo podobną, jest metoda pseudoreceptorów, gdzie wokół nałożonych na siebie najbardziej aktywnych ligandów rozpinamy powłokę. Na tej powłoce umieszczamy punkty, nadajemy im pewien potencjał komplementarny do potencjału pochodzącego tych nałożonych związków i traktujemy go jako model miejsca aktywnego naszego receptora. Cząsteczki testowe widzimy po prawej stronie. Wkładamy do tego miejsca, optymalizujemy i na podstawie energii, w tym przypadku kolor zielony pokazuje, że energia jest korzystna, możemy stwierdzić, czy dana cząsteczka będzie aktywna. Jak widzimy, w tym przypadku cząsteczka nie wykorzystuje wszystkich powierzchni tego receptora, a więc widzimy, że jeszcze możemy tą cząsteczkę zmodyfikować, żeby otrzymać lepsze zależności. A tu już przykład takiego pseudoreceptora. Mamy nałożone związki, widzimy, w których miejscach są umieszczone punkty, jaki potencjał został im nadany. Jest tutaj wiele różnych potencjałów. Każdy z nich możemy modyfikować, żeby dopasować do nałożonych na siebie związków. Na skuteczność metod QSAR wpływa niestety nie tylko odpowiednie nałożenie, odpowiednie procedury matematyczne, ale też inne czynniki, które tylko z ledwością możemy przybliżać. Takimi czynnikami są na przykład solwatacja liganda i receptora, bo wiemy, że ligand, żeby związać się z receptorem, musi zostać pozbawiony otoczki solwatacyjnej. Absorpcja tego leku w organizmie i wreszcie farmakokinetyka leku. To znaczy związek, który połykamy w pigułce, niekoniecznie musi być tym związkiem, który oddziałuje z receptorem. Po drodze ulega licznym modyfikacjom przez enzymy zawarte we krwi, wątrobie czy w nerkach. Dopiero od niedawna stosuje się w sposób bardzo przybliżony pewne metody, które pozwalają nam ocenić te wielkości. Na przykład reguła 5 Lipińskiego dotycząca pasywnej absorpcji jelitowej została odkryta około 7 lat temu, chociaż jest bardzo prosta. Otóż związki będą miały trudności z absorpcją, jeśli którekolwiek z tych dwóch nierówności są spełnione. A więc masa cząsteczkowa większa niż 500, niż 500, hydrofobowość większa niż 5, liczba akceptorów wiązania wodorowego większa niż 10, a więc 2 razy 5, to jest reguła 5. Liczba donorów wiązania wodorowego większa niż 5. Widzimy, że reguła jest prosta, ale dopiero mając odpowiednio dużą bazę związków, możemy pewne zależności wykrywać. Natomiast najbardziej istotnym czynnikiem, który wpływa na skuteczność tych metod, jest jednak dopasowanie, a więc znajomość struktury bioaktywnej tych związków. Poszukujemy farmakoforu dla tych trzech związków, które są narysowane po stronie lewej. Możemy je nałożyć w sposób, jaki pokazano tutaj, a więc będzie zachowane miejsce aktywne, jego objętość, natomiast nie będzie zachowane oddziaływanie, ponieważ atomy azotu są w różnych miejscach. Możemy je nałożyć również w ten sposób. Wtedy objętość miejsca aktywnego będzie bardzo duża, ale oddziaływanie i umieszczenie atomów donorowych bądź akceptorowych wiązania wodorowego będzie takie samo. Natomiast jak jest w rzeczywistości? Na szczęście w tym przypadku otrzymano struktury krystaliczne tego receptora, owego bakteryjnego cytochromu, kolejno z każdym z tych trzech związków. I proszę spojrzeć na struktury. W strukturze pierwszej związek oddziałuje bezpośrednio z atomem żelaza w porfirinie. Część benzenowa pełni rolę elementu sterycznego. W przypadku drugiego związku nie ma oddziaływania z porfiryną, jest oddziaływanie z aminokwasami, które są w pobliżu. W przypadku trzeciego związku znowu mamy oddziaływanie z atomem żelaza, przy czym to oczywiście będzie inny atom azotu. Natomiast konformacja pierwszenia benzenowego jest inna. Jeśli nałożymy te wszystkie trzy związki na siebie, otrzymamy coś takiego. Proszę mi powiedzieć, czy jest możliwe, żebyśmy otrzymali drogą nakładania ligandów takie struktury? Otóż nie. To są właśnie takie naturalne ograniczenia metod, które bazują tylko na związkach, które spotykamy w naturze, albo też które staramy się otrzymać właściwie przypadkowo. Przejdźmy teraz do struktury
receptora. A więc zakładamy, że mamy tą strukturę receptora, albo otrzymaną z metod krystalograficznych, albo też może z NMR-u, aby otrzymać dany lek, w tym przypadku lek blokujący enzym, musimy dokładnie dopasować jego strukturę do miejsca aktywnego w receptorze. Stosujemy w tym celu różne programy. Tu jest pokazany na przykład program DOC, który nam ustawia cząsteczkę w miejscu aktywnym tego receptora. Stosujemy metodę na przykład Monte Carlo do wstępnego ustawiania tego związku, dynamikę molekularną, ten właśnie skrót MD, do wygładzania, a więc traktujemy związek jako labilny, może ruszać się, nie tylko obracać, ale też obracać dookoła pojedynczych wiązań. I wreszcie miejsce aktywne może być też giętkie i wtedy będzie dopasowanie, jednoczesne dopasowanie ligandu do struktury receptora. Bowiem nie stosujemy już dopasowania typu klucz do zamka. Taka teoria funkcjonowała jeszcze kilkanaście lat temu. Dopasowujemy teraz na zasadzie rękawiczki do ręki. Istnieje wzajemne dopasowanie i na tej zasadzie korzystamy z tych programów. Jeśli mamy miejsce aktywne w receptorze, a nie mamy żadnych związków, jeszcze nie wykryto żadnych związków, ani pochodzenia naturalnego, ani wytwarzanych przez nasz organizm, również naturalnych, to możemy te ligandy zbudować od początku. Mamy budowę miejsca aktywnego, wiemy, które grupy funkcyjne będą tam oddziaływać. W związku z tym te grupy ustawiamy tak, żeby wysycić te oddziaływania i łączymy je szkieletem molekularnym. Możemy też postąpić odwrotnie. Możemy taki szkielet, w tym przypadku cykloheksan, umieścić w środku miejsca i go rozbudowywać o określone grupy funkcyjne. W pierwszym przypadku taka metoda nazywa się outside in, czyli z zewnątrz do środka. W drugim przypadku inside out, czyli ze środka rozbudowujemy na zewnątrz. I chciałbym Państwu pokazać tego typu projektowanie na przykładzie inhibitora proteazy wirusa HIV-1. Ta procedura została opracowana w firmie DuPont-Merck. Zaczęto od struktury krystalicznej proteazy tego wirusa z ligandem. Widzimy tam również białą kuleczkę, jest to cząsteczka wody. I gdyby się udało zabudować ten lek, stworzyć większą strukturę, żeby tą cząsteczkę wody wyeliminować, również otrzymalibyśmy zwiększone wiązanie z tym receptorem. Zaczęto oczywiście od analizy struktury tego symetrycznego diola, ponieważ to był alkohol posiadający dwie grupy OH. Okazało się, że posiada on dwa miejsca, które oddziałują z kieszeniami hydrofobowymi, takie proteazy. Stworzono farmakofor, a więc model miejsc aktywnych. Zawiera on właśnie te dwa miejsca hydrofobowe i jedno miejsce będące donorem lub akceptorem wiązania wodorowego, w tym przypadku grupa OH. Widzimy, że farmakofor jest wzbogacony o odległości, w których te grupy mogą przebywać. Przeszukano bazę danych związków już wytworzonych, czy zawierają związek posiadający taki farmakofor. Okazało się, że tak i to jest przykład tego związku, ale ten związek nie był aktywny w przypadku proteazy. Zmodyfikowano go. Przede wszystkim wymieniono środkowy pierścień benzenowy na cykloheksanon, dlatego że pierścień benzenowy jest płaski, trudno umocować do tego pierścienia ligandy, grupy funkcyjne, które wystawałyby w różne miejsca przestrzeni. Zwiększono pierścień główny, aby umieścić jeszcze więcej grup funkcyjnych, aby wysycić więcej oddziaływań. Analizując strukturę samej proteazy, okazało się, że istnieje więcej kieszeni hydrofobowych, więc dodano jeszcze dwie grupy hydrofobowe. I wreszcie końcowy związek. Proszę zobaczyć, struktura jest bardzo skomplikowana, który wreszcie posiadał, tak szukano, aktywność przeciwko proteazie wirusa HIV, blokował tą proteazę. Nieznajomość, gdybyśmy nie znali struktury miejsca aktywnego w tym receptorze, obawiam się, że nie doszlibyśmy na podstawie ligandów, które wcześniej znaliśmy, do takiej właśnie struktury tego inhibitora.
I na koniec leki, które powstały dzięki projektowaniu strukturalnemu. Boom do tego projektowania dała epidemia wirusa HIV. Wtedy zaczęto stosować na pełną skalę różne metody. Wtedy te metody się pojawiły przede wszystkim. I obecnie mamy na rynku 4 preparaty przeciwko proteazie wirusa HIV. Jak wiemy, ta proteaza się zmienia, wirus ulega mutacjom, więc ciągle następuje walka, żeby unowocześniać te preparaty. Niemniej jednak one są. Wcześniej nie było żadnych związków, żadnych leków przeciwko wirusom. Innym celem molekularnym tego wirusa jest odwrotna transkryptaza, która pozwala na wbudowanie materiału wirusowego, przeniesienie go z RNA do DNA gospodarza i mamy już lek w fazie badań klinicznych. Przeciwko innemu wirusowi, wirusowi grypy, też mamy już kilka leków i służą one nam do blokowania neuramidazy tego wirusa. W przypadku wirusa nieżytu nosa również prowadzone są badania. Jak wiemy, wirus ten często mutuje, więc podejrzewamy, że badania te będą bardzo trudne. Timidax, związek przeciwrakowy również w fazie badań klinicznych. Konkretny cel molekularny, syntaza timidylanowa. Kapoten, stosowany przeciwko naciśnieniu, jest to najwcześniej odkryty lek dzięki projektowaniu strukturalnemu. Widzimy już w 1981 roku. I inhibituje enzym, którego działanie prowadzi właśnie do naciśnienia lub też inne leki służące na przykład do blokowania kinaz i które mogą nam pomóc w leczeniu takich chorób jak artrytyzm. Dziękuję Państwu za uwagę.